Tomek, co tu znowu za wycieki mamy w tej skrzyni? Co? No tu jest taka sytuacja, że te wszystkie szpilki od tego, od tej tulei, co półosi, znaczy się od tej półosi, od co jest ze skrzyni. To się nazywa pochwa półosi. Pochwa półosi, dokładnie. I co, rozluzowana jest? No rozluzowana jest, o. To już to ciągnęliśmy, no. Aż olej wyciekł spod uszczelki, nie? Czyli się ścisnęło. Tak, ścisnęło się. Dobrze, że w polu kurde się nie oderwało. Pół skrzyni, bo dopiero by było, nie? On by wtedy się tak usiadł na skrzyni, a koła by się rozeszły na bok. No, no, no. Dobrze, że to zauważyłeś, bo umyłeś skrzynię. No umyłem i po jednym tutaj przejeździe patrzę, że jest spocona, nie? I mówię, co jest u licha, żeby tak szybko? Teraz widać, że z jednej i z drugiej strony zostało wygnieciony. To się znakiem tego dobrze, że się dokręciło. Zgadza się. Bo to by najmocniej w sumie dokręcił, jakby za skrzynię go teraz podniósł. To one by się wtedy siłą rzeczy te półosie w drugą stronę przycisnęły. Ale te śruby mają taką siłę, że i tak one... Nie no, kilka, nie jedną ciągniemy, tylko kilka i powtarzamy tą czynność, tak żeby to płynność się ściągnąć całkowicie. No jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrub. Ale jak dziwne, że te dolne, a te górne nie, nie? Bo tak... górne są ściskane, a dolne są rwane. Rwane. Bo skrzynia na dół ciągnie i koła też na... I co, z czasem rozciągnął się ten materiał? Mogły się śruby rozciągnąć, mogły się rozluzować. Jak tu się wszystko poluzowało, to to pracować zaczęło wszystko. Wszystko. I może i tu też zaczęło. Teraz soki wypłynęły. Ale to dobrze, że wypłynęły, pewnie się uszczelniło, bo tu się ta uszczelka zgniotła. Ja tam paznokcia mogłem wbić, to ja mówię, coś tu jest nie tak, teraz już paznokcia nie wbije. No, zeszło się. Zeszła się ta pochwa. No, to już tak może być, ale po jednym przyjeździe znowu trzeba będzie zakontrolować te śruby. Czy to już jest dobrze, czy one się cały czas będą luzować już? Oby nie. Oby nie. O. Już mam je dociągnięte. Te górne się nie luzują, ale te... Nie, górnych się nie da ruszyć w ogóle. No, a dolne? Rozciągliwość materiału. No, już tu już swoje lata ma, nie? Trzeba wszystko przejrzeć. O, o, dlatego się... Widzisz, teraz już wiadomo co pilnować, że to trzeba pilnować tych śrub, wszystkiego trzeba pilnować. No, tu podejrzewam, nikt nie zaglądał przez dziesiątki lat. No na pewno. Ładnie zachowany kombajn. Nikt go jakoś tam nie dobijał, no, ale nikt też od niego zbytnio też nie przeglądał go. No tak, to wiesz. Kosił. Człowiek jak kupi samochód, to też z początku niego... Wszystko chce doprowadzić do ładu, a później już mówi, a się no, jeździ. Tłucze go cały czas. I po 10 latach mówi, trzeba go sprzedać. No. No, nowy właściciel znowu się za głowę łapie. Co tu nikt nic nie dbał? No też tak może być. Się obędzie trochę sprzęt. I tutaj jest też, no, przyjechał na testy. To też chcemy, żeby wszystko było na swoim miejscu i zaczynamy wszędzie zaglądać. I wszędzie wychodzą różne niuanse. No, to w skrzyni oleju też brakuje. Na 100% wyleciał. Nie wszystek, ale sporo. No jest olej, bo patrzyliśmy, że tam jest połowa stanu, na pewno jest. Jeżeli tam wchodzi 23 litry, to 10 trzeba dolać. Tak myślę. Dobra, wychodzimy stąd. Trzeba sprzątać tam. No, no. Ale dobrze, że się spostrzegły, że to jest luźne. Tak, no. Kurde, szkoda raz, że ekologia, szkoda oleju. A dwa, no kurde, mogło się coś stać, mogło to pęknąć ta pochwa. Jak już by złapała luzu, to na u góry by pękła. Bo tamte śruby trzymają. No, prędzej by się szpilki zaczęły ze skrzyni wyrywać. A te płosie nie pękały od tego, że tu się luz robił jakiś czy coś? Wszystko robi do siebie, do kupy. Im bardziej tu wszystko jest rozklekotane, tym bardziej to to no, się tak dzieje, nie? Tym bardziej, że do tych bizonów nie było jakichś tam serwisów. Jak go rolnik kupił,
Tak go kupił. Jak sam nie zadbał, tak nikt mu nie zadbał. Oczywiście. Żaden serwis nie przyjeżdżał, nie przeglądał, nie sprawdzał. Po prostu go miał i miał, nie? Co mu się tam rozsypało, to w własnym zakresie poskładał. Nie był jakoś tam zbytnio rolnik szkolony do tego, żeby to wszystko przeglądać. No, to możesz książkę napisać, kurde. Znaczy się, jak serwisować, jak przeprowadzać przeglądy przedsezonowe bizonów. No, trzeba je przeprowadzać, bo później będzie ciągle jakaś naprawa w polu. No, Tak jakbyśmy nim pojechali, to byśmy mieli naprawę za naprawą. To zgadzam. nie do młoty, to nie do koszone, bądź koty, te kosa nie tnie, to chlepisko nie działa jak trzeba. No, to się wszystko mści w tym. I później mówisz, bizon, gówno, nie robimy bizonem, trzeba coś innego. Bo to się mści, takie niedopatrzenie i to później wychodzi w polu i to się mści. To łańcuch w No, podajniku. zobaczymy, no. Żniwa się Zbliżają szybkimi krokami. zbliżają, chętnych na koszenie też dużo jest. Każdy by chciał, żeby mu coś tam zgolić. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie się sprawował po naszym serwisie, czy się coś wysypie, czy będzie po prostu tankowanie i ogień. Jasne. Przegląd tylko filtr powietrza, odmuchanie, czyszczenie i w pole, nie? Tak jest. Czy będziemy stać i będziemy kręcić w pole. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Skrzynia biegów Bizon Super Z056. I tutaj taka ciekawostka. Z Tomaszem żeśmy tu ostatnio dokręcali pewne sprawy. Okazuje się, że ten tutaj wyciek to nie jest powstały w wyniku przecieku skrzyni teraz, tylko te śruby tutaj, co są, te szpilki i nakrętki, co są powkręcane w skrzynie. Okazuje się, że były poluzowane. Te dolne śruby można było niektóre ręką odkręcić. I olej ze skrzyni przez to tutaj przeciekał. Co zresztą widać aktualnie. Z jednej i z drugiej strony. Za chwilę się przekonamy, co w ogóle w tej skrzyni jest. Ile tego oleju tam jest. Tu podobna historia. I jeśli ktoś dokręca te śruby, to niech zwróci uwagę też na te tutaj śruby, te gwiaździstych, tych tutaj flanszach. A ja teraz tutaj zobaczę, co z olejem. Jestem ciekaw, czy ktoś tu zmieniał olej i kiedy zmieniał. Za chwilę się o tym przekonamy. Olej ze skrzyni. Klucz od korka spustowego 27. Ciekawe, czy to się da odkręcić. Pokręciło się, odkręciło bardzo lekko. No i spuścimy ten olej do takiej bańki nieciekawej. Uwaga. Czarna maś. Chyba. Ciekawe, ile go tu będzie. Na razie sobie powoli leci. Może jakbym górny korek odkręcił, to by leciało szybciej, ale niech sobie tak leci. Poczekamy, co naleci. Powinno być, z tego co pamiętam, 23 litry. Ja tu przygotowałem tylko dwie bańki na 10 litrów. Tak mało optymistycznie do tego podszedłem. Na razie przekonamy, ile tego oleju w tej skrzyni jest.
Zaraz będzie pierwsze 5 litrów. Trzeba się szykować z drugą bańką, bo się niebezpiecznie zbliża do pełna. Może ja zakręcę to na ten czas. No. Trochę się wypaskudziłem, ale dobra. Odstawimy na bok. Bursztynowy kolor hipolu. U, jak agresywnie poszło. Chyba będzie dużo oleju. Chyba. Na razie leci. Kolor jest dosyć ciemny. Taki mniej więcej jak miód gryczany. Coś takiego. W ogóle konsystencja tego oleju jest bardzo zbliżona do patoki. No i leci. Ile naleci? Zobaczymy, ale coś tak czuję, że trzeba chyba jeszcze iść po jedną bańkę. Bo będzie chyba więcej jak 10 litrów. Chyba będzie więcej jak 10 litrów. Tak mi się wydaje. Nie, no będzie więcej. Trzeba zamykać korek, bo się utopimy tutaj w tym oleju. Iść po jeszcze jedną bańkę. Trudno. Idę, spróbuję jeszcze jedną przyniosę. Skrzynia biegów. Hipol 15, około 23 litry. A tutaj w skrzyni było litrów zaledwie 10. Zmieściło się do 10-litrowej banieczki. Jak poprzelawałem wszystko. Tutaj jak ktoś wymienia olej, oczywiście wie, że na korku jest magnes, który łapie opiłki. Nie było tutaj ich zbyt wiele. Za chwilę wleję nowy olej. Niestety z gardzielą będę go jakoś tu wlewał. Zobaczymy jak. 23 litry. Olej przekładniowy. GL4. Do skrzyni biegów.